Krótko o nas. Ja będę prowadził to spotkanie. Nazywam się Piotr Bielski. Znany jestem jako jogin śmiechu, człowiek, który sprowadził do Polski jogę śmiechu, ale nie w tym charakterze dzisiaj tutaj jestem. W moim wcześniejszym zawodowym życiu byłem dziennikarzem i dalej też lubię prowadzić różne dziennikarskie spotkania, takie głębsze już, dochodzące tematów, które mnie najbardziej interesują, właśnie związanych ze zdrowiem, z rozwojem, z duchowością, świadomością i też czasami, bo tylko z wybranymi autorami też pracuję jako redaktor i kilka miesięcy temu miałem okazję poznać właśnie bardzo, bardzo fajnego człowieka, który zgłosił się do mnie z bardzo ambitną książką, która się nazywa właśnie Medycyna Życia. I co ciekawe, już mnie ujęło na początku, że tam jest szeroka tematyka, wszystko się i rozdziały, jak nazywasz? Księgi. Księgi. Ja już poczułem, Bartek, że to jest jakby taka już fajna deklaracja mocy, nie? Miałem przyjemność z wieloma tutaj autorami pracować, mnóstwo książek czytać w życiu i gdzieś, a to jest pierwsza, którą trafiłem, że ktoś nazwał księgami. Skąd to się wzięło, to poczucie, że piszesz księgi? To po prostu pojawiło się. Tak jak piszę we wstępie mojej księgi, w pewnym momencie podróży i poszukiwań związanych ze świadomością spłynęła do mnie informacja i potrzeba napisania księgi, to od razu było takie jasne, że powstaje księga. I nie potrafiłem tego inaczej nazwać. Tak. I to jest właśnie też takie fajna nauka, żeby uszanować to, co przychodzi, prawda? Że gdzieś wszechświat nam jakby cały czas czasem pewne rzeczy mówi, nie? A potem i część ludzi płynie za tym, a część ma coś takiego, że nie, to powinno tak wyglądać. Nie, wszechświecie, nie słucham ciebie, prawda? Słucham tylko siebie. U ciebie mam poczucie, że to płynie. To popłynęło, chociaż jest to moja pierwsza w tym momencie książka, ale księga. I miałem pewną obawę przez chwilę, ale to było tak intensywne i tak mocne, że zostałem przy księdze. I bardzo dobrze. Też jakby to, że dzisiaj trzymam w ręku tą książkę, czy nawet księgę, czy zbiór kilku księg, to też jest piękny przykład twojego konsekwentnego działania, sztuki manifestacji. My pierwszy raz rozmawialiśmy, to była, pamiętam, końcówka lutego i miałeś dopiero tak początek napisany, ale miałeś taką bardzo klarowną wizję, że niemal tam w 3 miesiące ta książka po prostu powstanie, będzie i będziesz jeździł na festiwale i będą tutaj ciekawe zgromadzenia, spotkania i to wszystko się dzieje. Także gratuluję ci po prostu konsekwencji i takiej wprawy w sztuce manifestacji. Sztuka manifestacji też jest jednym z tematów, o których piszesz, więc możesz go trochę przybliżyć. Jak to jest? Czy po prostu to jest jak, nie wiem, była ta bajka, tak zaczarowany ołówek, że coś sobie tak narysujemy i to już może się zadziać? Jak to wygląda z tym manifestowaniem u ciebie? Manifestowanie to najważniejsze prawo wszechświata. Tak uznałem i tak wydaje się to właśnie być. Manifestowanie i moc pozytywnego myślenia. Zawsze to było obecne i zawsze dzięki temu dużo mi się udawało osiągnąć, ale nie rozumiałem, że to jest po prostu prawo. Myślałem, że tak mam. I w momencie, kiedy pojawiło się napisanie księgi, zrozumiałem, że to jest istotne i dlatego to jest pierwszy rozdział. Ponieważ to, co myślimy, wydarza się. Czyli wyobraź sobie, że jakaś teraz jest myśl w tobie i kiedy konsekwentnie ją wprowadzasz i ona się pojawia w twoich myślach i ty zaczynasz iść w tą stronę i działać, no to się manifestuje i wydarza. I uwaga, działa to w każdą stronę, i pozytywne rzeczy, i negatywne. I tutaj jest pierwszy istotny element, na który należy zwrócić uwagę. Negatywne myślenie. Ono nam podcina skrzydła, ono odbiera moc.
Więc aby manifestacja ku obfitości, ku szczęściu, ku tym pozytywnym rzeczom, do których zmierzamy, mogła mieć miejsce, musimy uwolnić się od emocji, które nas blokują. I tu jest największa praca do wykonania. I o tym piszę. Mhm. Bardzo ciekawie piszesz. Zresztą dzisiaj też mieliśmy rano okazję wspólnie brać udział w warsztacie, który ja prowadziłem, jogi śmiechu. I oczywiście też się zajmuję tym, że poprzez ruch, ciało dochodzimy do tego pozytywnego myślenia. Na koniec pytałem, prawda, o feedbacki, jak się ludzie czują. I prawie wszyscy mówili, że cudownie, wspaniale. Jedna dziewczyna powiedziała, że czuje gniew. I ja wtedy jej zasugerowałem, że... Dziękowałem. Powiedziałem, że to jest bardzo w porządku, że czujesz ten gniew, że dotarłaś lepiej do kontaktu ze swoim sercem i możesz jakby nie myśleć źle o tym gniewie, że możesz po prostu pomyśleć, że to jest jakaś intensywna energia, którą w sobie poczułaś, złapałaś z nią kontakt, która szuka ujścia. Jakie masz właśnie podejście do gniewu, czyli swoje takie, jak można po prostu tutaj na te pozytywne myślenie kierować właśnie, na te pozytywne tory, przestawiać naszą mózgownicę i naszego, jak to nazwał prapodział, biorobota, to ciało po prostu, w którym żyjemy. Ja się nagle przedstawię. Tak. Jestem psychoterapeutą, filozofem z wykształcenia, więc jak pracuję z emocjami, pracuję z osobami, z klientami. I to, co robię w swojej praktyce i to, o czym napisałem również w książce, to wszystkie emocje, które się pojawiają, są istotne. Mhm. I ważne jest, abyśmy je zauważali. Teraz jest dalej idąc za tym, jakie jest ich źródło. I kiedy je znamy, możemy pracować z uwalnianiem tych emocji. Więc najczęściej uwalniamy się od emocji negatywnych, no, nie od pozytywnych. Mhm. Więc kiedy pojawiło się u tej dziewczyny złość, to jest super. To jest super sygnał, ona jakby, że zauważyła to, że to wypowiedziała. No i teraz należałoby poprowadzić proces uwolnienia od tych emocji, ponieważ takie emocje blokują manifestowanie nasze. Czyli kiedy myślisz o czymś pozytywnym, na przykład nie wiem, marzysz o jakiejś podróży albo marzysz o tym, żeby zarabiać więcej, ale myśli wracają z dzieciństwa, z domu, od naszych rodziców albo jakieś nasze problemy, one się pojawiają. I w momencie, kiedy o czymś pozytywnym myślimy, pojawiają się nagle też negatywne myśli, które nas z tych torów gdzieś zbaczają. I to uniemożliwia nam osiągnięcie celu manifestacyjnego. Tak jakby wszechświat dostaje te dwa sprzeczne komunikaty, nie? Dokładnie. Wektor w jedną stronę, wektor w drugą. Tak. Czyli jeśli ktoś z was chce, możemy też otworzyć tą przestrzeń, jeśli będziecie mieli ochotę zadać naszemu gościowi Bartkowi pytanie, czy jeśli ktoś z was mierzy się na przykład z taką sytuacją, to też można wykorzystać, by w bezpieczny sposób tutaj to omówić. Jeśli macie jakieś właśnie marzenie i zamierzenie i czujecie, że jeszcze jest jakiś taki program, prawda, sabotujący, to można... Można o tym śmiało tutaj mówić. Ja mogę, że poszukam, nie wiem, ze swojego życia takich przykładów, to czasami... O, tak jesteś? Chętnie? Tylko chciałbym powiedzieć, że zapraszamy wszystkie dzieci na magiczne podróże w świat muzyki i malowanie twarzy i tatuaży. Dobrze, dobrze. Myślałem, że oczywiście no, nie widzę tutaj za bardzo dzieci, tak? Chyba, że prawda, takie duże dzieci. Tak. Ale niech te duże dzieci też posłuchają, bo będzie tutaj też również ciekawie. Czyli czasami mamy jakieś takie zamierzenie, że gdzieś chcemy się dostać, a jednocześnie nie, to poczucie, że nie zasługuje na to, poczucie winy, te właśnie niskie wibracje. Najczęściej jest to poczucie winy, tak. I jak można się od tego, jak tego się można odłączyć, poczuć lepiej tą swoją wartość, pozbyć się po prostu takiego... Są dwie drogi. O jednej bardzo dobrze napisał Hawkins, wspaniały amerykański psychoterapeuta i ja praktykuję jego misję uwalniania emocji. Ona jest bardzo rozbudowana, teraz nie ma przestrzeni na to, żebym dokładnie ją omówił, ale jest to super, super przestrzeń, żeby to robić. A druga, bardziej coachingowa, żeby po prostu na trochę zmuszać się do pozytywnego myślenia, czyli kiedy pojawia się myśl negatywna, to ja jej dziękuję, nie krytykuję się za to, dziękuję jej, odsuwam ją na bok i wprowadzam, zauważam to i momentalnie w tym samym momencie wprowadzam pozytywną. Ona jest trochę sztuczna, ale ona też działa. Tak, czyli jest to też mi bliskie, bo nie ma tej walki, prawda? Ja to często wręcz mówię, że jeśli emocje, że emocja jest jakimś sygnałem, który puka w
po prostu do ciebie do domu chce się dostać. Jeśli go wpuścimy, to jest tak jak taki gość, który w ogóle napije się tam wody, może chwilę tam z tobą pogada, prawda, ale potem pójdzie dalej. A jak z nim zaczniesz walczyć, to wtedy prowadzi to i możemy przejść do kolejnej tutaj księgi, która dotyczy, prawda, zdrowia. Bo właśnie taka walka z tymi emocjami często właśnie może powodować ubytki po prostu na zdrowiu, wręcz choroby. Tak, to już jest trzecia księga. Jeszcze, przeskakujemy luźno. Tak. Przeskakujemy luźno. Mhm. Może ja opowiem, jakie są... Jest sześć ksiąg, o których napisałem. Jest manifestacja i moc pozytywnego myślenia, tajemnice związku o relacjach i o miłości, dieta, naturopatia, zdrowe odżywianie ciała, świadomość, praca z ciałem, obfitość i ostatnia, podróż do wnętrza siebie. Tak, jest to w ogóle piękna mapa. Muszę to powiedzieć, że nawet tak napisałem w takiej recenzji tej książki, która jest z tyłu, że trzeba mieć naprawdę i otwarte serce, i mocne jaja, żeby zabrać się po prostu za tyle tematów, tak? Więc jakby gdzieś też i spore doświadczenie życiowe. I jeszcze coś, o czym możesz powiedzieć, bo sam też swoje przeżyłeś. Ty sam miałeś też takie doświadczenia troszkę wyjścia, prawda, poza ten umysł. I ja czuję, że podobne miałem czasem z moimi książkami poczucie, że to jest coś, co po prostu spływa. To tak jakby się po prostu taki otwierał kanał i masz to wyrazić. Tak, tak właśnie było. Otworzył się kanał w niespodziewanym momencie, kiedy byłem głęboko osadzony w przyrodzie, na Helu, koło góry Libek. Jak ktoś może się nie spodziewać tego, że na Helu jest góra, ale jest, ma 12 metrów wysokości. To jest miejsce potężnej mocy. Znalazłem się tam przypadkiem, byłem otoczony czterema żywiołami, ziemią, wodą, ogniem, wiatrem. Byłem sam i nagle wprowadziłem się w stan lekkiej medytacji, ale mnie całkowicie odłączyło. Czułem ciało, ale czułem się całkowicie też poza nim. I wówczas otworzyła się ta przestrzeń do napisania książki, tak jakbym ogarnął całkowicie wszystko, tylko byłem w całkowitej trzeźwości. Nie? Tak. Nie, to jest istotne, bo wiem, że tak można dojść tam w inny sposób, ale ja to w całkowicie trzeźwy sposób osiągnąłem. I ta książka wtedy spłynęła. I wtedy rozpoczęła się podróż z książką i z tymi tematami. Fajnie, że o tym mówisz, że w ogóle takie doświadczenia są dostępne nam, prawda, tak bez konieczności sięgania po używki, że można po prostu mieć doświadczenia mistyczne. Nie wiem, czy ktokolwiek ma jakiś przepis na to, jak można przyspieszyć, przybliżyć takie doświadczenie, ale też mam poczucie, że twoja książka też o tym trochę jest, że z serca się dzielisz po prostu tym, co tobie pomogło, właśnie w tym takim aspekcie dbałości i o ciało, dbałości o poziom energii, też żeby się na przykład w tych relacjach damsko-męskich też o tym porozmawiamy, bo one były po prostu rozwijające, wzmacniające. Przepięknie. Jest to jedna z naprawdę z najładniej, najciekawiej, fajnie napisanych po prostu odważnie też o tych relacjach i co my tak naprawdę sobie nawzajem robimy i czego w nich szukamy. Więc cieszę się, że po prostu ta książka powstała i też bardzo podobało mi się, jak o tym jak rozmawialiśmy, że kiedyś miałeś też tak, że miałeś poczucie, że inni to mają coś ważnego do powiedzenia, prawda, że ty jesteś trochę gorszy, że gdzieś, ale poradziłeś sobie z tym. A myślę, że 90% ludzi to ma, więc powiedz, co ci pomogło po prostu wyjść z tego przekonania, że to inni po prostu tylko wiedzą, są mądrzy i tak dalej, a ja to tam, no takie tam sobie, nie? Że nabrałeś tą moc, jestem autor książki, inspiruje. Jako dziecko byłem całkowitym ignorantem. Myślałem, że wszyscy wszystko wiedzą, a ja nie wiem kompletnie nic, że nie mam pojęcia o niczym. I w pewnym momencie wraz z dorastaniem okazało się, że ja nic nie wiem, ale dorośli, którzy mnie otaczają, też nic nie wiedzą. Nie wiedzą nic o rządzących prawach, ziemią, wszechświatem. I postanowiłem je poznać. Jakby, bo dorośli zawsze wydawali mi się szczęśliwi, jacyś zapędzeni, tacy zamknięci, nieświadomi.
I to było pierwszy krok do tego, żebym zaczął zbierać doświadczenie i szedł ku świadomości. I tak przez 20 kolejnych lat, aż siedzę teraz tutaj z tobą i napisałem książkę o tym. I też swoje, przyszedłeś też, jesteś też, studiowałeś i skończyłeś i prawo, i filozofię, więc masz takie no, wszechstronne to przygotowanie, ale tak naprawdę czuję, że ono było potrzebne, wszystko jest potrzebne, żeby właśnie się otworzyć na to głębsze czucie i rozumienie, a czasami może nawet to jest po prostu nieprzeszkadzanie, czy też takie masz poczucie, że po prostu to wtedy wręcz samo przez ciebie przemawia, pisze, tworzysz bardzo też na Instagramie, masz też podcast Budzimy do Życia, dużo pięknych rozmów, to po prostu to jest takie otwarcie się na ten przepływ, tak? Jakby tak powiedzenie Bogu, Wszechświatowi, działaj. Całkowicie, jestem zawsze otwarty na przepływ. Jakby w nic nie wchodzę, niczym nie steruję, nie wymyślam, tylko to płynie przeze mnie i ja to puszczam, daję temu przestrzeń. I tak było też z tą książką. Dałem przestrzeń, przyszło to do mnie i po prostu pisałem, chociaż był też kryzys i już zwątpienie było w pewnym momencie. Nie, chciałem zrezygnować, ale poszło. Ale tak samo, wiesz, właśnie a propos, dobrze, że mówisz o tych kryzysach, bo to też jest fajne, jeśli o tym słyszymy i wiemy, że to nie jest tak, że są jacyś tacy ludzie, co odnoszą sukcesy, prawda, i tego, i że i myślimy sobie, że oni nie mają żadnych kryzysów. Tak samo jak z tym gniewem, tutaj go tak przedefiniowaliśmy pozytywnie, że gniew potrafi być po prostu jakąś energią, która prosi po prostu o uwagę, prosi o ukierunkowanie. Tak samo z kryzysem, tak, że kryzys często pozwala po prostu na ten wyższy poziom wejść z tą, prawda, coś zmienić, chroni nas przed jakimiś ścieżkami, które by nas prowadziły nie tam, gdzie chcemy, prawda? Też... No zdecydowanie, kryzys w języku chińskim to jest szansa. I tak zawsze myślę o kryzysie. Przeszedłem ich kilka i zawsze traktowałem je jako szansę, chociaż kiedy się w nim jest, jest to bolesne. Też jakby się z tym zgadzam. Jeśli ktoś z was się nie zgadza, to też śmiało zadawajcie pytania, albo chcecie, żebyśmy jakiś temat rozwinęli, to obaj lubimy, jeśli te spotkania są, prawda, interaktywne, żywe, więc tak. Może faktycznie to żywe pomoże, jeśli wejdziemy też w te tematy męsko-damskie, one zawsze są elektryzujące. Podobało mi się bardzo kilka twoich, nawet kilkanaście, prawda, takich, bo to są takie perełki, to są takie przepływy świadomości, to nie są jakieś takie, to wiecie, duże teoretyczne opracowania, jak ten świat wygląda i tak dalej, tylko takie pod różnym tematem klejnoty, na przykład niech cię zaprosi, połączenie z sercem, przeniknij ją, liczy się tylko głębia, przejrzystość, bądź skałą. Może poproszę ciebie, żebyś tak powiedział trochę o tym, skąd u ciebie się, znaczy, to jest głupie pytanie, skąd u mężczyzny pojawiło się zainteresowanie, tak, światem kobiet, związków i tak dalej, ale twoja historia jest ciekawa i jakby to, co odkryłeś w tym temacie, jak zmieniłeś swoje podejście po prostu i jak zobaczyłeś, jak to jest ważne, z jaką jakością, z jaką świadomością w to wchodzi. Napisałem ten rozdział, który, znaczy najpierw napisałem go jako e-book Tajemnice Związku, więc on jest też wydany niezależnie, bo to było mi najbliższe. Potem jak się okazało w numerologii mojej, że jakby mam karmę związku i jest to moja praca do wykonania. Kiedy rozpadł się mój kilkunastoletni związek, kiedy zakończyło się moje małżeństwo, pojawiło się ogromne cierpienie. Kompletnie tego, z tym sobie nie radziłem i szukałem jakichś rozwiązań, więc tak naprawdę musiałem wejść w głąb siebie i poświęcić ten czas tylko i wyłącznie sobie. W momencie, kiedy podniosłem się odrobinę, zaczęły pojawiać się jakieś relacje. I wchodząc w relacje z kobietami, otwierały się przestrzenie, których nie znałem. No i to było szalenie dla mnie interesujące, a zarazem pomyślałem sobie, nie, ja chcę zbudować świadomy, piękny związek z kobietą. Więc znowu wróciłem do siebie, ponieważ nie czułem w takich krótkich romansach, relacjach, nie czułem żadnej głębi duchowości. To było, uznałem, że to jest nie tędy droga, że trzeba siebie zbudować po to, by móc później zbudować
prawdziwy, świadomy związek. Głęboki, oparty na miłości. I o tym jest ten rozdział, tajemnice związku. Bardzo fajnie, ja będę chciał troszeczkę w głąb podrążyć, bo jest to takie, wiesz, zdanie, które często gdzieś tam słyszymy i które brzmi pięknie, nie? Że zbudować siebie i oczywiście ja też kiedyś tak pamiętam takiego bardzo mądrego terapeutę, którego się uczyłem, który mówił, że właśnie, że związek nie powinien być jak dwa drzewa przewalone na siebie, tylko gdzieś jak dwa drzewa, które stoją, mają silne korzenie, spotykają się tymi koronami. Jak u ciebie to konkretnie wyglądało? Na czym to polega takie budowanie siebie? Przede wszystkim to się dzieje na kilku płaszczyznach. To się dzieje na płaszczyźnie duchowej, to się dzieje na płaszczyźnie pracy z własnym ciałem. To są dwie główne płaszczyzny. Potem trzecia płaszczyzna to są relacje z innymi. Ja ten rozdział Tajemnice Związku napisałem z pozycji mężczyzny. Kobiety czytające go bardzo sobie chwalą, natomiast ja to napisałem z pozycji energii męskiej ponieważ wychodzę z założenia, że to mężczyzna prowadzi związek. To, żeby związek, zresztą to Hellinger też o tym pisał, aby związek między kobietą a mężczyzną był udany, to mężczyzna ją prowadzi, a kobieta się poddaje temu. Tak. Wiem, że dla pewnych osób może być to kontrowersyjne, dla pewnych oczywiste, także, ale też w tym ma to dla mnie jak najbardziej sens. Tak naprawdę ty masz bardzo potężny przekaz do mężczyzn, po prostu, żeby mężczyźni się ogarnęli. Jest bardzo fajny taki tutaj o tym, żeby na przykład nie szukać u kobiety, którą chcesz budować relacji, terapeutki. To zdecydowanie. Że to nie ma tak być, że nie, że ty się tam jej żalisz tego i ona ci tam te problemy po prostu rozwiązuje. No niestety, no często się to zdarza. Myślę, że tutaj dziewczyny potwierdzą, że pewnie to nie raz, nie dwa i nie trzy się gdzieś tam, wiesz, zdarza. Czyli nie znaczy, że nie można się dzielić z tym światem, prawda? Ale bo to też nie jest drugą stronę, że zgrywać twardziela, to też jest taki stary świat, prawda? Ale jednocześnie mieć to wyczucie, nie? Gdzieś to... Rozwijając to, mężczyzna prowadzi, to nie znaczy, że robi wszystko, co chce. Tak. Oczywiście szanuje i kocha swoją kobietę, ale prowadzi, w sensie nadaje ton. Tak. Wie, gdzie, dokąd zmierza. Zmierza. To się przebija tak bardzo mocno w tej księdze tajemniczy właśnie związku, że ten mężczyzna właśnie ma wiedzieć, gdzie. Ma wiedzieć. I że kobieta ma być wojownikiem. No tego używam sformułowania. Odkrywa drogę wojownika i on jakby ma jasność. Tak. A kobieta to uwielbia. Tak. I masz tak, że kobieta będzie testować go, prawda? Bez przerwy. Jak kobiety nas testują? No, testują... Mów, tak. Ale może też oddamy głos. Jakby któryś z was chciały, kochane, powiedzieć, jak testujecie mężczyzn, to oddamy wam z przyjemnością. Tymczasem Bartek ze swojego doświadczenia teraz. No, sprawdzają naszą wytrzymałość. Czy to prawda? Tak, cały czas nas sprawdzają i jak ulegamy temu, wchodzimy w to, tak. No to wykazujemy słabość swoją. Tak, że tak to... Tak to mieliśmy. Dużo też takich przekazujesz też takiej tantrycznej wiedzy, też o takiej zmysłowości w związku. Intymności. Intymności. Możemy zdradzić, o czym jest jeden z rozdziałów? Czy nie? O ten o intymności? Zostawmy go jako cukierek. To czasem jest dobre, jak faktycznie tutaj nie wszystko musimy dzisiaj tutaj mówić. To może... Relacje są ważne, ale żeby one też się udały, tak. To też musimy się zaopiekować sobą, tak. I swoim ciałem. Tak. I tutaj napisałem płynnie przechodząc, bo te wszystkie księgi, tak. Przechodzą płynnie między sobą. I tutaj temu poświęciłem dział naturopatii i zdrowemu odżywianiu. Pracowałem też jako w gabinecie naturopaty, uczyłem się wtedy przez 10 lat u bardzo znanego, dobrego naturopaty i to jest taki mój konik, więc napisałem o tym, bo to też jest bliskie mnie.
napisałem, jak prowadzić dietę, jak się odżywiać. To jest trzeci rozdział. Tak, tam jest i o oczyszczaniu wątroby, i o poście 16-godzinnym, i różnych takich... Półpoście, tak. Półpoście, tak. Takich różnych metodach, które są bardzo praktyczne. Także ta książka łączy w sobie ten taki, prawda, rozmach szerokiej perspektywy, poczucia tej własnej boskości. O tym też będziemy mówić z, prawda, takimi bardzo praktycznymi radami, bo też o tym dużo mówisz, że same dobre emocje mogą nie wystarczyć, że samo jakieś tutaj dobre, fajna relacja i tak dalej, tylko że trochę trzeba mieć takiej wiedzy, by nawet jeśli się parzy kawę, żeby ją odpowiednio parzyć, tak? Bo tutaj masz poczucie, że kawa może być wspomagająca, a może być toksyczna. I to właśnie jest taka trochę ta różnica, wiedzieć, jak to robić. Punktem wyjścia zdrowia jest oczywiście odpowiednia dieta. Znaczy, oczywiście nie dla wszystkich jest to oczywiste, ale jest to konieczne. To, co jemy, to mamy. Teraz ważne jest, żeby wiedzieć, co jeść. I tutaj jest kilka istotnych elementów, których jeść nie powinniśmy, a jemy jako ludzkość na potęgę. Czyli gluten, cukier, nabiał i mięso. Są cztery zbrodnicze obszary, które powodują, że sobie szkodzimy. Sam czasami się łamię, szczególnie jeśli chodzi o cukier, to jest największy mój problem. Ja o gluten, bo mięsa to nie, ale... Każdy ma swoją przestrzeń, z którą... Taka pizza sobie... dobra, glutenowa to... Tak, ale potem się pojawiają, bo to działa w długiej perspektywie. Tak. Jeżeli jemy te rzeczy w perspektywie roku, dwóch, pięciu lat, no nic się może nie wydarzyć. Ale 10, 15, 20 już się wydarza. To jest źródło naszych wszystkich chorób. Nie potrzebowalibyśmy żadnych leków, gdybyśmy nie jedli tych czterech rzeczy. Gdybyśmy całą dietę opali na warzywach i owocach, to by wystarczyło, żebyśmy żyli w zdrowiu długo. Jest jeszcze jeden punkt, z którym my się totalnie zgadzamy, bo obaj żyjemy bez alkoholu. Tak. Da się żyć bez alkoholu? Da się. Da się i da się dobrze bawić bez alkoholu? Jakie macie zdania, szczerze? Kto uważa, że da się dobrze bawić bez alkoholu? Yeah! Dobrze. Także tak, najlepiej. No także cieszymy się, że trochę nas takich jest. Co odbiera alkohol? No, odbiera wszystko tak naprawdę, odbiera świadomość. No, kiedy jest alkohol, to nie ma świadomości. To jest jakby wykluczające się, więc żeby zachować świadomość, to, o czym mówi czwarta księga, to jakby to jest nam niepotrzebne do niczego, bo to jakby nas oszukuje, że jest jakoś inaczej niż jest naprawdę. A propos czwartej księgi, to tutaj właśnie coś opowiem wam też historię ciekawą, to jeszcze Bartek nie wiesz, bo zostawiłem ci ją jako niespodziankę. W czwartej księdze ty pokazujesz etapy budzenia się, a mamy poczucie, nie wiem czy też to macie, że żyjemy w czasach, gdzie naprawdę ludzie czasem wyjątkowo szybko zmieniają swoje życie. I tam jest historia Oli Aleksandry Gelo, która niemalże z 2 lata po prostu zostawiła właśnie korporację, alkohol, zakrapiane imprezy, wyszła też ze swojego związku, który nie służył jej szczęściu, i zaczęła pracować naprawdę jako uzdrowicielka, bardzo głęboko pracując z ludźmi. Ja miałem taki, po prostu czytając ten rozdział, wow, to niesamowite, po prostu co z tą kobietą się dzieje. I słuchaj, to czego nie wiesz, to na innym festiwalu 2 tygodnie temu, wiesz, tak? Nie. Spotkaliśmy się, ale to by też w ogóle nie tak, że był to piękny taki rytuał z pieśniami, śpiewaliśmy, tam bardzo dużo ludzi, emocji było, płaczu. Ja w takim momencie po prostu uwolnienia spotkałem się z totalnie płaczącą, po prostu piękną w swojej naturalności kobietą. Potem się właśnie okazało, że później złączyliśmy fakty, że wywiad z nią czytałem w Medycynie Życia. Okay. Także opowiedz właśnie tutaj o tym. To jest przepiękna historia, bo ja prowadzę podcast Budzimy się do życia na YouTubie. I jednym gości, których tam zapraszam, to są po prostu goście tak samo z przepływu. Nic nie ustalam. Nagle gdzieś kogoś po prostu widzę, gdzieś mi przemknie, pojawi się i zwracam się do takiej osoby z zaproszeniem. Nie przygotowuję też nigdy pytań. No, otwieram się na to, co będzie. No i w ten sposób dotarłem do Aleksandry Gelo, szamanki, uzdrowicielki duchowej. I w trakcie, kiedy z nią rozmawiałem, zobaczyłem, że pojawia się droga,
do odkrycia świadomości, ale droga dla osób, które kompletnie jakby nie wiedzą o tym, że jest coś takiego jak świadomość, że jest świadome życie, że oparte na uważności. Kiedy zauważyłem to gdzieś około tak połowy podcastu, no to zacząłem już iść w tą stronę, bo chciałem dokończyć ten początek, który ona rozpoczęła, te pierwsze kroki. I w ten sposób powstały 4 kroki do świadomości. Pierwszy to był taki, rzeczywiście Ola pracowała w korporacji, tak dość klasycznie ta jej droga się potoczyła do świadomości, czyli gdzieś pracowała w takiej przestrzeni, która uniemożliwia bycie świadomym, odbiera sporo wolności. No i pierwszy krok to jest uwieranie. Czujemy, że coś nas uwiera. No, Ola to opisała jako kamyk w bucie, że cały czas uwiera i dopóki go nie wyjmiemy, nie przyjrzymy się tej ranie, to on cały czas będzie. Nawet jak go wyrzucimy, a nie zaopiekujemy się tą raną, to zaraz będzie kolejny i kolejny. Więc to uwieranie jest punktem wyjścia. Jak to zauważymy, to znaczy, że słuchamy siebie. I kiedy słuchamy siebie, no to już jesteśmy na dobrej drodze do świadomości, bo zaczynamy siebie czuć, zaczynamy czuć swoje ciało, a jak czujemy swoje ciało, to możemy z nim rozpocząć pracę. A praca z ciałem jest niesamowicie ważna. Nasze kochane ciało, najczęściej przez nas zaniedbywane latami, dopiero kiedy odkrywamy świadomość, odkrywamy, że my czujemy, że mamy palca, nogę, że tam jest przepływ energii. Pojawia się medytacja, często wtedy się pojawia, spotykają się ludzie z jogą, zaczynają pracować z ciałem na poziomie duchowym. I właśnie wówczas, to jest ten czwarty krok, to jest duchowość i spirytualizm. Czyli wchodzimy na ścieżkę rozwoju duchowego i tam są otwarte drzwi już do świadomości i do głębokich doznań. Tak, i niesamowite jest w każdym razie, nie, że czasami to jest tak jakby po prostu jakiś, bo mamy takie poczucie, że żeby właśnie tak pracować głęboko, duchowo, ja przynajmniej miałem, może za siebie powiem, tak, że to tam, nie wiem, wiesz, 20 lat po prostu trzeba mieć tam doświadczeń z medytacją i tak dalej, a tutaj się nagle okazuje, że czasami po prostu ta wiedza spływa, te umiejętności się pojawiają, jakby tak człowiek jako taki ten kanał może się otworzyć jakby, można powiedzieć, że w każdym momencie, nie? I wcale zdecydowanie nie, tak. I wcale nie trzeba po prostu tych wielu lat czasem doświadczeń, żeby po prostu no naprawdę zacząć wykonywać piękną, też i głębszą pracę z ludźmi, tak? Tylko oczywiście trzeba mieć to poczucie mocy w tym, zaufania. Także też to dla mnie u tej kobiety jest fascynujące, że no tak potrafi siebie nazwać, że jest po prostu tak soul healerem, uzdrowicielką duszy, tak? I jakby tak, no poczuć tą moc. Naprawdę trzeba mieć tutaj mocne jaja lub jajniki, żeby to dotrzeć, nie? Do takiej świadomości. No jej to zajęło długi czas bardzo. Ona teraz rzeczywiście pracuje z energią tak naprawdę. No i żeby to osiągnąć, to chwilę jej zajęło, ale rzeczywiście te 4 kroki można dość szybko zrobić. Może ktoś z was jest zainteresowany tematem, to proszę też czy tym czy innym zachęcamy, można do nas podejść, można też i udzielimy mikrofonu lub po prostu głośno powiedzieć, pytania swoje zadać, to my będziemy mieli radość, że po prostu to, co mówimy, służy ludziom. Tak? Cześć. Jest taka kwestia, bo tak słucham i często odnoszę wrażenie, że w tej drodze do świadomości, do tego, do tej duchowości, osiągamy jakieś kroki, coś się dzieje w naszym życiu, a później zapominamy, że są kolejne etapy, kolejne jakieś eventy w naszym życiu, kolejne wydarzenia, przy których musimy zachować kolejne te 4 kroki, żeby nie popaść w takie duchowe ego. I kiedy jest ten moment, żeby sobie nie ograniczać siebie we swoim doświadczeniu i zrozumieć, że to nie jest wszystko, nie? Że, czy to jest tylko kwestia uważności? To jest tylko kwestia uważności. Świadomość to jest uważność. Proces rozwoju świadomości nie ma końca. On jest nieskończony. To nie jest tak, że te 4 kroki to są pierwsze kroki dla osób, które nie wiedzą o tym, że jest świadomość. Taki basic, tak. Natomiast ta praca nigdy się nie kończy. Nigdy. Ona jest do końca naszego życia i potem w kolejnych. Dalszy jest ciąg. Jeszcze a propos tych kolejnych, ostatnia, 6 księga, która jest dosyć krótka, jest taka esencjonalna, jest taką perełką. Pozwalasz nam poznać też taką swoją twarz,
twarz, której jeszcze nie znamy, mianowicie związaną z górami, z spinaczką, ale też takim ciągłym po prostu wystawianiem życia na ryzyko, nie? Na to, to takim po prostu z pewną taką adrenaliną i sprawdzaniem tych granic. Powiedz mi, skąd to u ciebie i co ciebie nauczyło? To po prostu góry i to po prostu i takie różne właśnie też niebezpieczne sytuacje, których tam się pakowałeś na granicy życia i śmierci. Tak, bo jestem taternikiem, a przynajmniej byłem jeszcze do tego roku. Przez całe swoje życie wspinałem się w Tatrach i też w innych górach, ale głównie w Tatrach. Wspinałem się dosłownie, wspinałem się po linach, po ścianach. Większość gór i ścian zdobyłem, ale bardzo często w trakcie tych wypraw pojawiały się momenty, kiedy byłem bardzo bliski utraty życia. I za każdym razem, kiedy byłem w takim momencie, zadawałem sobie pytanie, po co ja to robię? Dlaczego 10. raz jestem w momencie, kiedy właśnie zaraz zginę, a ja mam dzieci, mam sprawy, mam rodzinę. Biznes. Wracałem i pierwszą rzeczą po powrocie do domu następnego dnia było planowanie kolejnej wyprawy. I to było to szaleństwo. I nie rozumiałem, dlaczego tak jest. Uznawałem, że po prostu tak to mają wspinacze. Ale w końcu udało mi się dowiedzieć dlaczego. Doszedłem do tego w taki sposób, to COVID mi pomógł dojść. No COVID to wielka pomoc, bardzo dużo ludzi czegoś nowego się nauczyła, odkryła w sobie, więc super, że o tym mówisz. COVID mi, ponieważ na płuca i oskrzela i choroby wszelkie płuc chorują ludzie w momencie, kiedy mają odpalone w sobie taką drogę do śmierci. Jakby nie chcę żyć, choruje na płuca. I w momencie, kiedy w tym roku zachorowałem na COVID tak całkowicie nieoczekiwanie, zacząłem się zastanawiać, co jest. Już czwarty raz jestem chory, czwarty raz dość ciężko go przechodzę. I postanowiłem zagłębić się w ten temat, właśnie idąc dalej za świadomością. To są już te kolejne, dalsze etapy. I w momencie, kiedy mną telepało w łóżku, pierwszą rzeczą, jaka mi przyszła w mojej świadomości, to było wspomnienie takiego zamarzania w Tatrach. Kiedy jedna z sytuacji była, kiedy w zasadzie już dzielił mnie mini krok od zamarznięcia, to teraz było to wspomnienie. I w procesie medytacji nad tym doszedłem do tego, że to właśnie była moja misja na to życie. Wybieranie życia za każdym razem, bo za każdym razem, kiedy byłem bliski śmierci, jednak odrobiłem krok ostatniej szansy i przechodziłem go i żyję. No, siedzę tutaj z wami. No i tak jakby odkryłem to, że to jakby była moja misja, wybierałem życie, zrozumiałem to teraz i to była jakby podróż do wnętrza siebie. I taki jest tytuł 6 księgi. Że jakby podróżujemy po świecie, na zewnątrz, ale podróżujemy przede wszystkim do wnętrza siebie. Bo gdzie byśmy nie byli, gdzie byśmy nie podróżowali, Nowa Zelandia, Niemcy, Czechy, Afryka, to zawsze spotykamy siebie samych. Wszystkich ludzi, których tam spotkamy, spotkamy w nich odbicie siebie. I to zawsze będzie podróż do wnętrza siebie. Jest to piękne i w ogóle to też jest kolejny przykład tego właśnie flow, bycia w przepływie, bo znając już ciebie, będąc w kontakcie, w czasie pisania książki, miałeś na początku taką wizję, że będzie taki podróżniczy właśnie, prawda, o tej spinaczce, o różnych takich podróżach, też dalekich, które odbywałeś, o tym, co daje podróżowanie i nagle się pojawił taki wgląd, ale to w ogóle nie ma znaczenia, bo ważna właśnie jest ta podróż po prostu do środka. Bo to był COVID w trakcie pisania książki. Tak, no. Jakby ja to zrozumiałem wtedy. I powiem też wam, nie będziemy tutaj opowiadać, żeby też tak zwanie nie spoilerować, by zachęcić was naprawdę, bo tą książkę warto kupić, warto mieć, warto po prostu sobie pobyć spokojnie z tymi historiami. W każdym razie jest to poruszająca historia tego, co ci się wydarzyło w górach, ale najpiękniejsze w tym jest też takie w pewnym momencie poczucie, że miałeś ty i też twój partner spinaczkowy takiego totalnego, wbrew wszelkiej logice, zaufania, prawda, Bogu, Wszechświatowi, że jesteście
bezpieczni i że to przeżyjecie. Także to jest myślę, że super, super sprawa. Ja też płynę, czy my wszystkie księgi ogarnęliśmy, czy ja jak ten konik szachowy przeskoczyłem nad którą? Czy teraz piątkę mieliśmy? Obfitość. Obfitość, właśnie, oj, no właśnie. Coś to o mnie mówi, że zaraz, że w tym momencie tutaj ja unikam, przeskakuję nad obfitością, a temat jest bardzo ważny. Właśnie, piszesz też, bardzo piękna rzecz, o której zacząłeś księgę o obfitości, jest to, że pieniądze nie są kogokolwiek. Nie należą, nie da się ich posiadać. Nie, pieniądze są energią. Po prostu przepływa ta energia. Ona jest w postaci dóbr materialnych, w postaci dosłownej pieniędzy, wymiany, to jakby to jest energia. Nie można ich posiadać i nikt z nas ich nie posiada. Także słuchajcie, to niby mała rzecz, tak? Drobna zmiana, ale są czasem takie właśnie te drobne zmiany, które czynią taką kwantową różnicę. To jest kluczowe, bo kiedy wiem, że to nie jestem ich właścicielem, no to jakby całkowicie inaczej to postrzegam. I one mogą wtedy płynąć, a jak otwieramy się na przepływ we wszystkim, również w pieniądzach, to one płyną. I one się pojawiają wtedy. Czyli ta nasza taka chęć, wiecie, posiadania, zabezpieczenia się na czarne godziny i tak dalej, to jest w pewien sposób takie trochę hamowanie tego. Blokowanie przepływu, co nie znaczy, że nie można, nie wiem, odłożyć na jakiś cel ważny, nie wiem, jak wydanie książki na przykład też, to prawda, to też tutaj jesteś piękny. Mieszkanie, tak, no tutaj oczywiście i tak dalej, ale właśnie jak to robić, żeby po prostu na przykład, wiesz, gdzieś na jakieś takie cele sobie ambitne realizować? Oszczędzać trzeba, natomiast nie wolno trwonić pieniędzy, to o tym piszę. Piszę też o tym, że obfitość nie zawsze jest finansowa, że obfitość może być również obfitością życia, otwartością na życie, o czym opowiadałem ci historię mojego przyjaciela Jacka Jona, jak otworzył się na przepływ, na obfitość życia. To jest niesamowita historia. O tym nie ma w książce, ale... Tak, ale tutaj słuchajcie, dla was taka po prostu tutaj faktycznie poproszę cię, żebyś tutaj przekazał, bo jest to historia o tym, jak można marząc mieć otwartość taką właśnie na to, że wszechświat może nam dać po prostu coś, o czym nie śnieliśmy. No bo to jest historia mojego przyjaciela, sędziwego już 80-ponadletniego Jacka Jona, artysty, malarza. I ta historia mówi o prawie manifestacji, o pozytywnym myśleniu, o relacjach, których miał bardzo dużo w swoim życiu. Między innymi romans z Barbarą Streisand, a wyjechał tu z PRL-u z Polski w 68 roku. Jest o obfitości, takiej właśnie życia pełni, o diecie i o naturopatii, bo on bardzo skromnie zawsze jadł, był hipisem z dreadami do pasa. I wyjechał w 68 roku z Polski, ale zanim wyjechał, jako 7-latek w 47 roku po wojnie stał na brzegu morza, Bałtyku i zobaczył, podpływa puszka piwa Tuborg kolorowa. A propos alkoholu, którego nie pijemy, tym razem będzie to coś bez alkoholu. Coś będzie pozytywnego. To była tylko pusta puszka, która wypłynęła na brzeg morza. I Jacek pomyślał, wow, to jest zachód, to jest jakieś coś wyjątkowego. Ja chcę tam pojechać, chcę udać się w podróż na zachód. I miał taką okazję, że w 68 roku wyjechał do Paryża, jego tata miał tam szereg wielu znajomych, pomogli mu się osadzić i z tego Paryża błyskawicznie przedostał się do Londynu. I tutaj jest właśnie ta otwartość i obfitość. Jacek w Hyde Parku pierwszego dnia poznał Jenny, a Jenny była opiekunką dzieci Rolling Stonesów. Więc drugiego dnia pobytu w Londynie w 68 roku Jacek był już w ekipie Rolling Stonesów i wybierał się z nimi w trasę koncertową. Dodajmy, że to było specyficzne poznanie, prawda? Takie. Tak, poznali się w Hyde Parku i się zakochali w sobie od pierwszego wejrzenia. Także i potem dzięki Jenny trafia do Nowego Jorku i tak dalej, przemierza całe Stany. Jest w międzyczasie romans z Barbarą Streisand i wiele, wiele przygód. Tak, no, więc ale w każdym razie tutaj nie wchodzą te wszystkie szczegóły, no to historia, którą opowiadasz i którą też tutaj masz nagraną, myślę, że nadaje się na oddzielny po prostu film, tak. O tym po prostu jak czasem po prostu gdzieś tak
wystarczy dać się prowadzić, tak jak ten chłopak po prostu siermiężnego PRL-u, który dzisiaj nam się to wydaje śmieszne, no nie, butelki po piwie zbieramy tak, czasem. Ale wtedy to było coś wyjątkowego. Tak, tak, nie, coś wyjątkowego i tutaj takie te marzenia się w nim budzą i nagle po prostu tutaj takie rzeczy mogą się też trafić, tak, od tak po prostu i myślę, że jest to też fajne twoje przesłanie. Słuchajcie, korzystajcie, bo niedługo będziemy kończyć. O, śmiało, zapraszam. Proszę bardzo. Bardzo miło, że zadasz to pytanie. Bo ja mam takie pytanko do ciebie, bo powiedziałeś o kryzysie, że kryzys po chińsku to znaczy szansa. I że może być to bolesne, ale jest to dla ciebie jakaś szansa. I chciałabym, żebyś trochę to rozwinął, w sensie jak przekuć ten kryzys faktyczną szansę, w sensie jak sobie poradzić z tym kryzysem, jak to przekuć, jak tą energię transformować gdzieś tam. Temat rzeka. Może byś nam podpowiedziała jakiś taki rodzaju, nie? Coś? Najprościej odpowiadając to pytanie, to trzeba się zwrócić tylko i wyłącznie do siebie i odciąć od wszystkiego dookoła, a przede wszystkim od bodźców, które odejmują nam wibracje, odejmują nam energię. To jest podstawowy ruch, odcięcie od tych przestrzeni. Często to jest bolesne, często będzie to rodzina, partner, partnerka, często to są takie wybory, ale odcięcie się od tych bodźców jest kluczowe. To jest pierwszy punkt. Drugi to zajęcie się sobą, swoim ciałem, skierowanie ku duchowości, ku swojemu wnętrzu, ale nie duchowości w wymiarze religijnym, tylko ku, no załóżmy rozumianym jako medytacja, jako poświęcanie czasu sobie, bo medytacja przynajmniej 10-15 minut dziennie zmienia wszystko. Całkowicie inaczej układa naszą energię, inaczej żyjemy, inaczej postrzegamy, inaczej rozumiemy i uwalniamy też wtedy emocje. Medytację można się rozumieć w różny sposób, bo to może być wersja zen, czyli nie myślenie, a może być jakaś kierunkowa, prowadzona. Każda wersja jest wskazana. I kiedy odetniesz się od bodźców, które odejmują ci energię, kiedy zwrócisz się ku sobie i zaczniesz pracować ze swoim ciałem, to są trzy punkty, które dużo zmienią. I czwarty to jest uwalnianie emocji i ja tutaj polecam uwalnianie emocji według Hawkinsa, Stephena Hawkinsa. To jest znakomita metoda i bardzo to polecam i zresztą sam praktykuję. Tak, w ogóle ja czuję, że w tym momencie jest jakiś taki niesamowity renesans, nie, tych technik uwalniania Hawkinsa. Hawkins już ileś lat jest, prawda, w innym wymiarze, ale w tym roku ile ja poznałem osób, które... Ale może siedzi tu z nami nawet, tak, no bo być może tak, się wcielił tak, w jakąś tu postać. Tak, ale właśnie, wiesz, ile ja osób w tym roku poznałem, które mi opowiadały właśnie o Hawkinsie, jak im pomogły te techniki uwalniania. Bo to jest fenomenalna metoda. Uważam, że technika uwalniania według Hawkinsa jest najlepszą psychoterapią i najlepszą techniką pracy ze sobą na ten moment. Sprawdziłem ich bardzo wiele. Dobrze, dobrze. Też przyłączam się do polecenia. Nie mam takiej pewności, że totalnie number one, ale mam pewność, że działa. Także, no wiadomo, że komuś może coś innego pasować. Natomiast tak jak sprawdziłem wiele metod, to dla mnie Hawkins jest najlepszy. Kochani, korzystajcie, bo za chwilę tutaj ta okazja się skończy. Będziemy tą przestrzeń zamykać, więc śmiało zadawajcie pytania. Dzięki, super. Cześć, na początek podziękuję za fajny wykład, bo mówię o rzeczach super ważnych, ale tutaj chciałabym, żebyś podpowiedział, bo ja się z wieloma rzeczami zgadzam i płynę w tym, ale żebyś powiedział, są takie momenty, kiedy coś nas blokuje, coś nas trzyma i nie możemy zrobić tego kroku, bo mówimy o tych czterech etapach i tak dalej, żeby cały czas iść i osiągamy pewien poziom i później jest taka ściana, musimy się mierzyć z własnymi słabościami, czego potrzebujemy w tym momencie, co dla nas jest ważne. No myślę, że potrzebujemy wtedy się ustawiać według Henningera. Zrobiłem dziesiątki ustawień swojej osoby i dla innych osób. I ustawienia według Henningera, to też jest w gestalcie psychodrama, nazywają się te ustawienia. Bardzo podobne, to jest praktycznie to samo. Ustawianie się rozwiązuje na poziomie energetycznym problemy, bo często to, o co pytasz, gdzieś blokuje nas poza nami już. Na przykład coś nasi rodzice zrobili,
między sobą lub z nami w dzieciństwie, w ogóle nie mamy do tego dostępu, nie wiemy o tym. Na przykład ja czułem, że coś mnie blokuje, nie potrafiłem dojść do tego i w jednym z ustawień wyszło mi, że mam rodzaj, bo ja mam siostrę rodzoną, ale wyszło mi, że mam brata. I no mówię osobie, która ze mną ustawienie prowadziła, ja mówię, nie mam brata, ja mam siostrę starszą 10 lat. Nie, jest brat. No okej, no ustawiliśmy tego brata. Następnego dnia jadę do mojej mamy z ciekawością, pytam się, mamo, czy ja mam brata? A moja mama się popłakała i mówi, tak, masz brata. 45 lat temu usunęłam dziecko. W czwartym miesiącu. I ja mówię, wow. I dzięki tej sytuacji przyjęliśmy go do rodziny, nadaliśmy mu imię i odprowadziliśmy. I to bardzo blokowało, bardzo mnie to blokowało. Więc ustawienia dużo rozwiązują. Dziękuję za odpowiedź. Właśnie otworzyć też taki fajny dialog na ten temat, bo ustawienia są bardzo mocną metodą. Też dla wielu ludzi mogą być później trudną metodą, ale jest to duży krok i często mogą właśnie wyczyścić wiele rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Także dziękuję pięknie. Dzięki. I do tego trzeba dużej odwagi, prawda? Do odważnych świat należy. Tak, ja też się podpiszę, nie aż tyle razy co ty, ale też należę do dobrze ustawionych, także jest to i też niesamowite doświadczenie, jak po prostu uczestnicząc w tych ustawieniach, tak jak nawet jesteś tym reprezentantem, niby to nie jest twoja historia, ile tam jest po prostu, można poczuć energię, emocje, po prostu to jest po prostu no coś niezwykłego, jak się z tym polem, prawda, morficznym, który jest wokół rodziny pracuje. Tak? To może być naprawdę też takie przełomowe właśnie w czuciu po prostu, prawda, siebie, energii, czegoś więcej w tym świecie. Tak, na zakończenie chciałbym powiedzieć, że można mówić, moglibyśmy rozmawiać godzinami. Oczywiście. Ale najważniejsza rzecz, jaką na koniec chciałbym powiedzieć, to jest to, aby poszukiwać świadomości i skierować się ku świadomości, bo idealną drogą będzie pozytywne myślenie, które nam da możliwość manifestowania, osiągania dobrych relacji, dbania o swoje ciało fizyczne i mentalne. Skieruje nas do obfitości wewnętrznej oraz też finansowej. I dzięki temu odkryjemy swoją misję i podróż do wnętrza siebie. Nic dodać, nic ująć. Rozumiem, że chyba w tym momencie kończymy, tak? Czy jeszcze mamy kogoś, nie wiem, czy jeszcze mamy czas, czy jeszcze mamy jakieś pytania, czy po prostu czas minął. Dobra, to słuchajcie, kochani, jak czas minął, to my wam bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I jeszcze tutaj wspomnijmy, bo jest naprawdę fajna okazja, są książki, tutaj rozmawialiśmy też z Bartkiem, jak zobaczyłem, że Bartek ustawił tyle książek, to powiedziałem, słuchaj, może tak połóż 5, to będzie lepiej działać, żeby było tylko 5, reszta z torby i powiemy, że kilka sztuk, a Bartek mówi nie, ma być obfitość, więc jest obfitość książek, dla wszystkich was starczy. Ja też kilka dosłownie sztuk wziąłem moich, Życia na lekko, o tym jak radośnie być sobą, też się tym tematem i drugiej o Jodze śmiechu, tymi tematami się zajmuję. Ta zresztą w ogóle książka, kochany, dla ciebie po prostu wędruje i za chwilę ci ją z przyjemnością zadedykuję. Z wdzięcznością za po prostu piękną, cudowną pracę, którą wykonujesz po prostu z pasji po prostu, z czucia, i życzę ci jak najlepiej. Wiem, że planujesz, że ta książka ma być bestsellerem, dobrze ci idzie do tej pory w manifestacji, więc niech dzisiaj też będzie dobra po prostu tutaj manifestacja. Oprócz tego można, warto cię śledzić na Instagramie Medycynę Życia, naprawdę full profeska, jak robisz te filmy, różne filmiki, role i tak dalej z potężnym przekazem, także bardzo, bardzo polecam i dziękujemy wam pięknie, wszystkiego dobrego. Dziękuję dla wszystkich. Bardzo. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, doświadczajcie obfitości i dobrego ustawienia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Namaste. A autor jest gotów, by dedykować książki.